Dobry, dziś na chwilę wracamy do audio, jako że mamy piękną pogodę i nie ma za bardzo czasu na hobby, jak i na zabawy. Słowem wstępu chciałbym przesłać pozdrowienia serdeczne w stronę kanału Reduktor Szumu, który wszyscy znamy, głównie z napraw sprzętu audio, napraw analogowych, wzmacniaczy. Nie jeden film, jak większość z tych filmów, mogłaby posłużyć jako filmy instruktażowe do szkół, uczelni wyższych, jeśli chodzi o elektronikę analogową. Widać, że osoba, która wykonuje te czynności, powiedzmy tak postkomunistycznie, ma wiedzę na poziomie guru. Nie da się temu zaprzeczyć. Ostatnio na kanale pojawił się taki filmik o tytule Jak zbudować zestaw głośnikowy DIY dla nowicjuszy, jak wnioskuję. Niestety dość mocno zawrzało po grupach, forach po publikacji tego filmu, z uwagi na to, że on jakoś całkowicie nie pasuje do tego kanału, jeśli chodzi o merytoryczny wsad. Wynika z niego, że w zasadzie kolumnę można zbudować na zestawie jakichś różnych ulepionych przetworników, wyliczeniu obudowy WinISD, jak i wysterowaniu tych kolumn później cyfrowym, wielokanałowym wzmacniaczem z cyfrową zwrotnicą wielokanałową, co raczej jest dość błędne i myślę, że totalnie nie tędy droga dla nowicjusza. No ale no, czasem się trafiają lepsze materiały, czasem gorsze, ale ja ogólnie nie o tym. Bardziej bolący jest fakt, że niestety redaktor tego kanału usuwa komentarze nieprzychylne jego opinii, jak i na Facebooku, tak i na YouTubie, i były to komentarze merytoryczne. Niestety zostały zaciemnione przez serwis, prawdopodobnie przez opcję ukrywania komentarzy przez użytkownika, co jest bardzo przykre i dość słabe i niedojrzałe, jak na poziom tego kanału. Tak więc nie zostaje nam nic innego, jak odpowiedzieć na te komentarze w ten sposób. Temat wydaje się fajny a propos tego, jak zbudować zestaw głośnikowy DIY. Jako że ja siedzę w tym bardzo, 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 bardzo długo, podzielę się z wami moimi pomysłami, jak zacząć od budowy i ogólnie z czym się je DIY, które nie jest tak proste, jakby się mogło wydawać i ma parę niespodzianek, o których warto wiedzieć, zanim się wpakujecie w to hobby, tudzież inwestycje w to hobby. To teraz zielony skup się, bo zanim zaczniemy mówić o mięsie, dwie uwagi, które się nasuwają od kolegi z większym doświadczeniem. Pierwsza. DIY się nie sprzedaje. I to jest fakt. Musisz o tym wiedzieć, że jak zainwestujesz pewną kasę, wykonasz swój ulubiony projekt i ty będziesz jego autorem, nawet niekoniecznie autorem, nawet jak sklonujesz jakąś konstrukcję, to możesz mieć problem ze sprzedażą. Ogólnie DIY-owcy to dość wąska grupa ludzi, pomimo paru większych for i większych grup polskich, które są w internecie, to jednak jest to wąska grupa entuzjastów. I będąc nowy, cudzysłowie, w tej branży, środowisku, ciężko jest to sprzedać. Jeśli jesteś jakimś znanym użytkownikiem, masz już wiele projektów udokumentowanych, ludzie cię polecają, twój problem będzie mniejszy. Aczkolwiek na zarobek z tego, jak i kokosy, bym się nie łudził. Nieraz sprzedasz konstrukcję po kosztach, wkurzając się, że nie możesz je sprzedać przez jakiś czas i po prostu będziesz się chciał pozbyć. Tak więc to jest fakt. DIY się kiepsko sprzedaje, musisz o tym wiedzieć, że to jest taka bardziej inwestycja hobbystyczna, niestety. Przykład tych z kantonów. Projekt opisany w necie, udostępniony w całości z pomiarami rzetelnymi, dedykowaną zwrotnicą itp. itd., a sprzedać ich nie mogę, pomimo że są wystawione za 1500 zł, co jest dość ceną atrakcyjną, pomijam, że to na cel charytatywny. Ludzie by najlepiej chcieli za 500 zł i z transportem po 300 km w jedną stronę. Niestety taki mam rynek w Polsce, głównie też jeśli chodzi o społeczność DIY. Tak więc tu cię uprzedzam. Dwa, dynamicznie przechodzimy w koszty. DIY nie jest tanie i nigdy nie będzie, z uwagi na to, że jesteś detalistą, kupujesz coś w sztukach. Nie uzyskasz za to zajebistej ceny, tak jak to molochy, tudzież producenci bez pośredników, tak więc się nie łudź. Narzut sklepu z częściami to bez problemu 15-20%, jak nie lepiej. Tak więc no, musisz mieć tą świadomość, że DIY nie jest tanie. Albo przynajmniej budzisz się we wtorek, mówisz, zrobię zajebiste kolumny DIY, mam 1000 zł, zaszaleję. Niestety nie zaszalejesz.
musisz się liczyć z tym, że raczej się rozczarujesz, robiąc kolumny w tej kwocie. Nie mówię, że to wiadomo będzie złe granie, no bo jednak mamy różne pułapy cenowe i sprzęt gra na różnych pułapach, że tak powiem. Wiadomo, nie ma co porównywać głośnika wysokotonowego za 100 zł z takim na przykład berylem za około 2000 zł. Tak więc, no, możecie spotkać rozczarowanie i niestety, przykładowo, masz altusy, chcesz sobie zrobić upgrade. Upgrade mówię, że jakiś zestaw trójdrożny na basie 12-calowym, ale żeby nie był to TOS, tylko na przykład jakiś SBA itp. itd. Masz budżet 2000 zł. Zapomnij. Nie ma szans, że zrobisz dobrze grającą kolumnę trójdrożną na 12-calowym basie. Dobrym średniotonowcu, wysokotonowcu, ogólnie znanego producenta zachodniego, powiedzmy, nie zmieści się w tej kwocie. Sam zestaw głośników, zwrotnice, stolarka, o ile wszystko zrobisz sam, nie zlecisz tego do stolarza, który też cię skroi sporo, jeśli byś zlecił tą robotę. Tak więc nie łudź się z tym, musisz wiedzieć, że DIY nie jest tanie, tego nie przeskoczysz. Przykład, takie budżetowe kolumny, jak te moje z Kantony. Beryl, czy beryl, kobalt 400 zł, GDM chyba 200, skan chyba 200, to tu macie 800 zł, dwie kolumny, 1600 zł same przetworniki. Do tego doliczcie sobie parę set złotych na zwrotnicę, parę set złotych na stolarkę, wykończenie. A gdzie reszta? Jeszcze trzeba mieć zwrotnicę do tego. Jeśli zdecydujecie się sami, brawo dla was, walczcie. Jeśli zdecydujecie się to komuś zlecić, to zajmie czas i na pewno pochłonie jakieś pieniądze. Tak więc powtarzam po raz kolejny. DIY nie jest tanie i raczej nie będzie. Tak więc musi się z tym liczyć, że niestety jest to hobby, a hobby z reguły się nie opłacają. Wiecie jak jest. Tak więc przestrzegam. Raz, że DIY ciężko sprzedać. Dwa, trzeba wyłożyć kasę. Tak więc w sumie dwa zaporowe tematy, które mogą kogoś zrazić do późniejszej zabawy w to hobby. Trzeba mieć tą świadomość i szluz. Tego nie przeskoczycie. Jeszcze mi coś tak tknęło, zanim dojdziemy do tego mięsa. Nie polecam, jeśli chcecie z tym zacząć, kupować głośników no name albo szukać jakichś ulepów na rynku. Inwestujcie zawsze w głośniki, które mają realne parametry i są jakichś znanych producentów. Z dwóch względów. Przede wszystkim na tych parametrach będziecie mogli w jakimś stopniu polegać, co pomoże wam w ewentualnym późniejszym projektowaniu sprzętu waszego wymarzonego. A dwa, jeśli kupicie takie ulepy i wymiękniecie podczas tworzenia projektu, będziecie chcieli zlecić zaprojektowanie zwrotnicy komuś, to prawdopodobnie ten ktoś wam powie, że się nie podejmie tego projektu z uwagi na to, że nie będzie brał na siebie odpowiedzialności w budowaniu zestawu na jakichś ulepach. Inwestujcie w dobre przetworniki. Różnych firm, jest tego sporo na rynku. Nie wszystkie są drogie, naprawdę. A mają realne parametry, na których można polegać. I przede wszystkim, co jest problemem w przypadku niektórych polskich producentów, powtarzalność. Kupuję głośnik, to chcę, żeby był taki jak w momencie tworzenia karty katalogowej, a nie, że resor został zrobiony z opony zimowej, zjeżdżonej i jego parametry są całkowicie inne. Tak więc pamiętajcie o tym. Nie kupujemy ulepów, kupujemy dobrej jakości przetworniki o znanych i powtarzalnych parametrach. No okej, okay, dobra, przebrnęliśmy przez ten trochę przydługawy wstęp. Opowiem wam o jakichś możliwościach samodzielnej budowy głośników, że tak powiem, kolumn głośnikowych. Powiem nieco jak Imperator Palpatine ze Star Warsa. Wskażę wam pewne ścieżki, musicie sami zdecydować, którą pójdziecie. Pierwszą ścieżką jest wejście na przykład taki zajefajny portal, co się nazywa diyaudio.pl, z okładkę forum. Tutaj mamy taki dział jak praktycznie i projekty kolumn. W tym dziale hobbyści, projektanci, profesjonaliści publikują projekty różnych kolumn oparte o różne przetworniki. Macie tu dokładne projekty wraz oczywiście ze zwrotnicami, z rozłożeniem frontu, z ogólnym opisem projektu. Nic tylko wybierać i kopiować. Znajdziecie tu konstrukcję na różny budżet. Myślę, że dla każdego coś się znajdzie, tak więc nie musicie się z tym męczyć sami, możecie po prostu zrobić klon jakiegoś gotowego projektu.
Mamy tutaj na przykład projekty kolegów tudzież firm komercyjnych stworzone wraz z użytkownikami forum. Można sobie wybrać taki projekt i skonstruować samemu. Macie to wszystko, co potrzebne do wykonania tego projektu i na pewno wykonane jest to poprawnie, a nie żadne wróżenie z fusów, tudzież strojenie kolumn na słuch, gdzie już pewnie niektórzy wiedzą, że strojenie czegokolwiek, jeśli chodzi o kolumny na słuch, to trochę taka abstrakcja. Są też projekty innych firm, na przykład kolegi ze sklepu i w zasadzie chyba firmy to się nazywa ZAP-projekt, sklep internetowy, jak i pracownia akustyczna. Mamy też projekty normalnych użytkowników, że tak powiem, hobbystów. Sądzę, że jest tu tego dość trochę, jest czym wybierać. Polecam na serio, nie ma sensu się męczyć, można od tego zacząć swoje DIY, mniej więcej pozbierać sobie te projekty, policzyć kosztowo, ile to wyjdzie i zobaczymy, czy nas na to stać. Jedyne, co trzeba zrobić, to polutować zwrotnicę, kupić przetworniki, złożyć pudła. Na start nie musicie nawet robić tych ładnych pudeł, możecie to zrobić z płyty wiórowej, poskręcać i zobaczyć, czy się Wam efekt spodoba i ewentualnie później albo dopieścić obudowę, albo wysłać ją, tudzież zlecić jakiemuś stolarzowi, żeby Wam zrobił na prima sort, że tak powiem. No, oczywiście stron z projektami pewnie znajdzie się trochę inne, ja polecam akurat audio.pl, tutaj macie trzy strony tych projektów, tak więc możecie przeglądać, plus jeszcze są tu projekty z audio wideo show, jako że portal diaaudio.pl promuje samodzielną budowę nagłośnienia i zawsze na audio show od jakiegoś czasu były przygotowywane dedykowane projekty, które można sobie skopiować we własnym zakresie. Wiadomo, ostatnio audio show nie było z uwagi na COVID, tak więc na razie zatrzymało się nam to na 2019 roku. Miejmy nadzieję, że chłopaki pocisną z tematem i wrzucą tych projektów coraz więcej. Dobra, druga ścieżka na twojej karierze hobbysty DIY-owca to może być ścieżka w wybraniu pewnych przetworników, tudzież przeglądnięciu ofert różnych sklepów, między innymi Black Dot Audio i wybraniu jakichś przetworników, które pasowałyby do twojego projektu, ewentualnie na których chciałbyś zbudować kolumny, przy czym nie jest to najbardziej cenna wskazówka z uwagi na to, że możesz nie mieć doświadczenia i może ci być to ciężko wybrać, tak więc sugerowałbym możliwości numer dwa, jeśli nie chciałbyś żadnego zestawu forumowego, tudzież z internetu konstruować, to możesz poszukać sobie konstruktora, hobbystę, tudzież półprofesjonalista albo profesjonalistę, który zwrotnicę dla twojego zestawu zaprojektuje i przede wszystkim omówi z tobą wybór przetworników do tej konstrukcji, gdyż spotyka się na forum czasem błędy typu kupiłem jakieś głośniki ABC, szukam do nich zwrotnicy, a to jest właśnie mały problem, nie tędy droga, z uwagi na to, że no nie tak łatwo znaleźć kogoś, kto będzie chciał opracować tą zwrotnicę, a też czasem przy braku doświadczenia głośniki są tak dobrane, że w zasadzie ciężko je będzie połączyć w jakiś spójny zestaw. Już nie wspomnę o, wiecie, tam parametrach samych przetworników i doboru impedancji, przede wszystkim tych głośników, tak więc miejcie to na uwadze. Możecie zbudować coś, powiedzmy, samemu z kimś w kombajnie, z jakimś projektantem odzwrotnic itp. itd. Macie dość spory wybór na rynku, jeśli chodzi o komponenty. Tylko że pierw sugerowałbym skonsultować to z osobą projektującą, a nie kupować pierw głośników, gdyż to jest błąd. Czasem się to niestety na forach widuje i no jest potem problem, bo wydacie czasem bądź nie czasem pewną kwotę pieniędzy i potem nie ma co z tym zrobić, trzeba pozbywać się głośników na Eliksie, bo ktoś wam przemówi do rozsądku, że jednak nie tędy droga. Następnym sposobem, w zasadzie nie sposobem, bardziej informacyjnie, że jest taka możliwość, bo tego sposobu to specjalnie nie polecam nowicjuszom, to stworzenie kolumn w oparciu o filtry cyfrowe i wzmacniacze wielokanałowe. Niestety, tworzenie kolumn to nie tylko i wyłącznie ustawianie suwaków, wstawianie przetworników do obudowy,
Wiąże się to z bardziej skomplikowanymi procesami, jakie zachodzą podczas emitowania fal dźwiękowych z obudowy i z głośników. Wspominałem o tym w innych filmach, trochę potem powiem przy ostatniej opcji o tym. Jeśli chcecie już się bawić jakąś aktywną filtrację, to nie musicie wydawać mega pieniędzy na skomplikowane procesory DSP, tudzież wielokanałowe karty. Możecie skorzystać z czegoś takiego jak Equalizer APO. APO to jest Audio Processing chyba Object, coś takiego. Jest to właściwość, która pojawiła się w Windowsie bodajże chyba w Viście. Jakoś tak Vista albo 7, już nie kojarzę dokładnie, jest rozwijana do tej pory. Jest to taki interfejs programistyczny wbudowany w system Windows, który pozwala Wam budować i filtrować, miksować sygnały dźwiękowe, streamy audio na poziomie systemu operacyjnego. Sam system operacyjny to zapewnia, trzeba mieć tylko interfejs i to właśnie Equalizer APO jest tym interfejsem. Wspiera tak naprawdę dowolną ilość kanałów, dowolne możliwości crossowania, a wiemy, że w nowych komputerach produkowanych obecnie karty dźwiękowe, tudzież muzyczne, wielokanałowe to standard, tak więc jak odpowiednio przekrosujecie te kanały, to macie bez problemu nawet 6 kanałów do wykorzystania i za pomocą tego equalizera, tylko bodajże karta nie może wspierać chyba ASIO albo coś w tym stylu, nawet tu jest napisane, będzie funkcjonować. Co lepsza, możecie budować filtry, tudzież na podstawie pomiarów robić jakieś miksy w tym oprogramowaniu, w tak zwanym REW-ie, Room EQ Wizard, i wgrywać je później do tego equalizera. Tak więc narzędzie jest całkiem potężne. Jest za darmo i wykorzystuje funkcjonalność, która przychodzi z systemem Windows. Tak więc miejcie to na uwadze, jak chcecie się już bawić w coś elektronicznie, to nie musi to być od razu drogi sprzęt, wystarczy tylko coś takiego i na sam początek będzie to całkowicie wystarczające. No dobra, ostatnia najambitniejsza ścieżka, jaką ty padawanie możesz obrać w tym kierunku, to projekt kolumn całkowicie samemu od całkowitego dołu, tudzież zera, czyli dobór przetworników, wykonanie pomiarów, wykonanie obudowy, symulacje i wykonanie projektu zwrotnicy. No i to niestety nie wygląda tak, jak niektórym się wydaje, albo jak niektórzy to prezentują. To nie sztuka dobrać parę ulepionych głośników, wsadzić je do obudowy, coś tam przesuwać i słuchać muzyki. Z uwagi na to, że przetworniki w obudowach zachowują się inaczej niż bez obudowy. Tak więc żadne teoretyczne wyliczenia, papierowe symulacje, kosmiczne wzory, tudzież słuch nie pozwoli Wam uzyskać maksymalnie perfekcyjnego brzmienia. A zakładam, że jak coś chcecie robić, to chcecie być zadowoleni i mieć z tego efekt 100%, a nie robić jakiegoś ulepa, na którym się sparzycie i potem stwierdzicie, że DIY jest do dupy niepodobne. Bo to nieprawda, obecnie DIY jest masakrycznie rozwiniętą, nie wiem, kulturą, subkulturą, grupą ludzi, hobbystów, którzy produkują naprawdę niezłe sprzęty, jak i elektroniczne, jak i kolumny, które brzmią naprawdę świetnie i wiele z tych projektów jest naprawdę depieszczonych. No, żeby nie przedłużać, do takiego zaprojektowania kolumny, to raz, że musicie sobie wymyślić, co to za głośniki będziecie mieli tam wcześniej, tudzieś przetworniki. Zdecydować się, czy to ma być dwudrożny zestaw, trzydrożny, dwuipółdrożny. Pomyśleć, jakie macie pomieszczenie, gdyż no, nie sztuka pchać ogromnych cali do małych pomieszczeń z uwagi na to, że najczęściej będziecie mieli potem problem z tak zwanym basem, odczuciem odsłuchu tego basu. Prawdopodobnie będzie gdzieś po rogach pochowany. Będzie ciśnienie, ale nie będziecie czuli tego basu. Tak więc nie polecam iść drogą, że dajmy największe głośniki i będzie super głośno. To raczej nie o to chodzi. Niestety, żeby zaprojektować kolumnę we własnym zakresie w całości, to trzeba zdobyć trochę wiedzy i narzędzi. Na narzędzia, jakie potrzebujecie, to przede wszystkim jakiś sprzęt pomiarowy. Czy to musi być coś drogiego? Nie, nie musi być coś drogiego. Możecie zrobić coś takiego jak Arta Box czy Arta Switch Box, który posłuży Wam do podłączenia jak i głośników do celem zmierzenia i przebiegu impedancji, jak i podłączenia mikrofonu do zewnętrznej karty i zmierzenia
sygnału, jak to on wygląda, w sensie jak te głośniki przetwarzają ten sygnał już będąc w tej obudowie. Sorry, trochę mi się kichnęło. No tak więc oprócz skilla to potrzebujecie naprawdę mieć sprzęt pomiarowy. Można go złożyć za parę groszy we własnym zakresie. Nie jest to jakaś droga inwestycja. Do tego macie darmowe programy w stylu V2X CAD, który jest pełnosprawnym programem służącym do symulacji akustycznych, tak jak widzicie, po wykonaniu oczywiście pomiarów. Trzeba też pamiętać, że do tego Artaboxa, tudzież innego tak zwanego giga, potrzebujecie mieć odpowiedni mikrofon pomiarowy, najlepiej z zasilaniem fantomowym, nie na USB, gdyż większość mikrofonów na USB się nie nadaje z uwagi na to, że są jednokanałowe i nie ma kanału referencyjnego. Też o tym wspominałem w różnych innych odcinkach. Jak już macie tą stolarkę, macie policzoną budowę, zdecydowaliście się, czy to będzie budowa zamknięta, czy otwarta, to jest często zależne też od rodzaju przetwornika niskotonowego. Macie sprzęt pomiarowy, to musicie wykonać pomiary. Żeby zaś wykonać te pomiary, potrzebujecie mieć odpowiednie miejsce do wykonania tych pomiarów, z uwagi na to, że fale akustyczne rozchodzą się w jakimś tam czasie, oknie czasowym, i najlepiej, w zasadzie najlepiej, must have, żeby nie było wtedy odbić. Z uwagi na to, że chcecie symulować zwrotnicę faktycznie na tym, na czym co wyprodukowały wasze przetworniki, a nie walczyć z odbiciami. Gdyż to może być walka z wiatrakami i efekt końcowy będzie niezadowalający, a przede wszystkim zwrotnica tak naprawdę nie będzie wykonana do tego zestawu, tylko po części do walki z odbiciami. Z kolei jak już macie tą budowę, macie przetworniki, macie sprzęt do pomiaru, wykonaliście już pomiary, to zaczyna się żmudna symulacja. W zależności od waszego doświadczenia, zakładam, że ono jest żadne na początku, będzie to trwało i trwało i trwało. Buduje się tak zwany filtr szeregowy, równoległy, o różnych zboczach i poziom komplikacji rośnie, jak i cena wykonania tej zwrotnicy też zmienia się w zależności od elementów. Stosuje się tu różne praktyki. Stosuje się tak zwane też pułapki, które wygładzają pewne górki. Wspominałem o tym w odcinku o projektowaniu zwrotnicy do skantonów. Tam możecie sobie to zobaczyć. Gdzieś tutaj jest projektowanie zwrotnicy głośnikowej na bazie kolumny trzyłej. Tak więc no, temat projektowania kolumn w całości od zera samemu jest skomplikowany i niestety odpychający dla wielu nowicjuszy. Tak więc nie nastawiałbym się optymistycznie do projektowania kolumn samemu. Jest to do wykonania, ale naprawdę efekt pewnie będzie w większości niezadowalający i zrazicie się do tego hobby. Dlatego na początek polecam wyprodukowanie czegoś, co już było opracowane na forum. Też należy wspomnieć, że bez pomiarów ciężko zaprojektować poprawną zwrotnicę z uwagi na tak zwany efekt dyfrakcji, czyli jak sadzicie ten głośnik, mówiąc po chłopsku, do obudowy, to krawędzie go otaczające i elementy w jego pobliżu powodują, że to pasmo, które on produkuje, nie wygląda idealnie równia, tudzież jak w PDF-ach producenta, tylko się załamuje w różnych momentach. No i właśnie po części z tymi załamaniami musimy jakoś walczyć na etapie projektowania zwrotnicy. Jeśli ktoś jest bardzo ambitny, to nawet przeprojektowuje potem obudowę, żeby mniej więcej wygładzić to, tudzież pozbyć się pewnych męczących baboli, które potem nam doskwierają, tak jak tutaj mam z kantona taki charakterystyczny dołeczek, które w zasadzie no, nie da się nic zrobić. No, powtarzam po raz kolejny, że proces jest naprawdę skomplikowany. Nie jest prosty, wymaga to wiedzy i pewnych umiejętności z wielu różnych zakresów, bo i macie stolarkę i trzeba to polutować, trzeba to poskładać. Najgorzej przesymulować i załatwić dedykowaną zwrotnicę. Trzeba pamiętać, że zwrotnica jest zawsze do zestawu i do konkretnych głośników. Wymiana na inne głośniki, dostosowywanie konstrukcji na pałę poprzez montowanie w innym układzie przy użyciu innego frontu obudowy, tudzież tak jak wspominałem, innych przetworników, nie ma sensu, jest to całkowicie niepoprawne.
i będzie na pewno niezadowalające. Tak więc, no, to chyba tyle na koniec. To była ta czwarta ścieżka. Ja tu oczywiście nie będę omawiał, jak całą budowę zaprojektować, bo to możecie sobie znaleźć u mnie na kanale, jak i też na forach. Czyli tak podsumowując, wybór przetworników, wybór konstrukcji ilu drożna na przykład itp. itd. Rozmieszczenie tych przetworników, pomiary akustyczne, zaprojektowanie zwrotnicy, symulacje zaprojektowanie zwrotnicy itp. itd. Tak więc nie wierzę w żadne skrótowe ścieżki typu podłączenie śmieciowych głośników, gdzieś przetworników, mówiąc profesjonalnie, po przesuwaniu parę suwaków i stworzenia fajnego zestawu DIY, gdyż to nawet bym powiedział, że jest w pewnym sensie obrażające dla grupy ludzi, hobbystów, którzy się tym zajmują i potem niesie ze sobą taki zły mit, że DIY musi być, jest kiepskie, jest do kitu, a to nieprawda. Zapraszam do pokoju DIY-audio.pl do kolegów, którzy na pewno, być może się w tym roku na audio show pojawią, tam będziecie mogli posłuchać konstrukcji zbudowanych od zera ręcznie i wszystkie są DIY. Konstrukcje z duszą, tak to mówią. Niektóre fajne plotkarskie gazety audio. Dusza, pasja i gra. Dobra. Mam nadzieję, że Wam rozjaśniłem nieco temat i ogólnie odcinek nie jest zbyt długi.